No i siemanko moi drodzy, dzisiaj luźny materiał kierowany tutaj bardziej dla kobiet. Chciałbym nawiązać, dlaczego moje drogie panie nie powinni się trenować ze swoimi facetami, chłopakami, kochankami. Nie wnikam w każdym bądź razie, dlaczego nie powinniście z nimi trenować. Oczywiście mówię tutaj o kobietach, o dziewczynach, które zaczynają dopiero swoją przygodę siłownią. Nie, które już tutaj mają większy staż lub startują w zawodach, bo to jest całkowicie inna bajka. Głównie chciałem tutaj nawiązać do takich relacji, podejścia, ale bardziej w formie praktycznej z tego, co zaobserwowałem na siłowni, bo uważam, że to ma największe odniesienie. A więc faceci na ogół mają tutaj ustalony jakiś plan treningowy, znają tą podstawową technikę, no i namawiają swoją dziewczynę czy tam koleżankę, aby poszła z nimi na siłownię, trochę się tam poruszała. No i okej, ona się zgadza, idą na siłownię. No i teraz powiem o trzech aspektach. Pierwszy, wchodzą tutaj standardowo na rozgrzewkę, na bieżnię, na orbitreka, na schody, bez większego znaczenia. No i ona już tam zostaje. On idzie w swoją drogę, a ona przez godzinę kręci to cardio albo na bieżni, albo tam na orbitreku, do momentu, kiedy on nie skończy treningu. Zero zainteresowania z jego strony. Druga kwestia, kiedy jednak pokusiła się o ten trening, coś jej tam zaczął pokazywać, ale bez większego zainteresowania. No i na ogół wygląda to tak, że podchodzą do maszyny, na przykład na wyciskanie na klatkę, on jej pokaże tam dwa ruchy, jak ma wykonywać i idzie sobie robić swoje, ona siedzi na tej maszynie, robi tam 4, 5 serii, 6 serii, dopóki on nie przyjdzie. Później zaprowadzi ją na następną maszynę, na przykład na uginanie na biceps i ona tam znowu robi 4-5 serii. Ten trening tak naprawdę nie ma większego zastosowania poprzez to, że ona się trochę porusza. Okej, każda aktywność fizyczna ma tam jakieś swoje plusy, no ale no, jeżeli ja uważam, że jeżeli trenować, no to trenować z głową. No i cały trening wygląda na tej zasadzie, że ona zrobi 3-4 ćwiczenia, te, które są jej totalnie niepotrzebne, on skończy swój trening, no i wtedy idą do domu. No i trzecia kwestia, no to jest trenowanie razem. Co mam na myśli tutaj pod tym pojęciem? Wykonywanie wspólnego treningu. Facet ma rozpisany tutaj plan treningowy przez swojego trenera, przyprowadza swoją dziewczynę i robią dokładnie to samo. Ostatnia sytuacja na siłowni, facet przyszedł ze swoją dziewczyną, koleżanką, kochanką, nie wnikam, no i zaczął wykonywać trening, ona oczywiście z nim, tylko co to było? Klatka, biceps, triceps. Biceps, triceps po 4-5 ćwiczeń w super seriach i ona razem z nim, on kończył serię, ona zaczynała. No i później ta sylwetka się zniekształca, zamiast iść w tą drugą stronę, czyli przyjmować tych kobiecych kształtów. No ale tak to jest, jeżeli się trenuje właśnie tutaj z chłopakiem, który nie wykazuje większego zainteresowania ze swojej strony, albo trenujecie po prostu z nim, bo mu jest tak wygodnie. No nie, no dla Was ten trening musi trochę inaczej wyglądać. Główny nacisk tutaj na pośladki, ewentualnie zniwelowanie gdzieś tam tych proporcji, a nie, że wykonujecie ten trening co on, bo to są dwa różne światy. Czy jestem takim totalnym przeciwnikiem trenowania razem? Jasne, że nie. Tylko kwestia po prostu podejścia. Jeżeli tutaj już facet zabiera swoją dziewczynę, koleżankę, kochankę, nie wnikam na ten trening, no to pasowałoby tutaj wykazać więcej zainteresowania ze swojej strony. Albo dodatkową godzinkę sobie na to poświęcić, albo skupić się tylko na niej, pokazać jej ćwiczenia i najważniejsze rozpisać jakiś plan treningowy, który będzie przystosowany do niej, na poprawę jej partii, no i pokazać jej prawidłową technikę. Bo wtedy to wygląda na tej zasadzie, że jeżeli już trenujemy razem, no to ona ma swój plan, wie co robić i my zrobimy serię, możemy do niej podejść, ewentualnie ją tam poprawić, pogadać, no to już jest jasna sprawa, tylko chodzi, żeby miała inny trening niż my, no i jakieś tutaj zainteresowanie z naszej strony. Dzisiaj taki luźny, krótki materiał kierowany bardziej tutaj dla pań, no ale trochę obserwuję tego na siłowni, no i po prostu bolą mnie niektóre rzeczy, dlatego chciałbym Was tutaj uświadamiać właśnie poprzez takie krótkie, luźne nagrania, abyście nie popełniali tych błędów, bo naprawdę nie wygląda to później fajnie, jak przychodzi facet ze swoją kobietą, ma ona tu jakieś biceps, barki po prostu pociachane. Wiadomo, każdemu się podoba coś innego, ale jeżeli mówimy o takiej typowej kobiecej sylwetce, no to pasowałoby przywiązać większą uwagę do tego. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat trenowania razem, czy mieliście podobne sytuacje albo jakieś inne. Także podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Na koniec zapraszam do subskrybowania kanału, dajcie łapkę, no i widzimy się w kolejnym materiale.